Ale zdecydowanie bronie jednoręczne na taki returning, gdzie potwory są mega mocne, no lepiej działają. Bo jest... Co? To tutaj ten łuk nie był? Pierdolisz. Panowie, witam bardzo gorąco. Ja sobie kawę piję, bo jest godzina 22:50, co ciekawe. Też kawa o tej porze to nie jest może idealne rozwiązanie. Ale mimo wszystko proszę pamiętać, że człowiek już zmęczony po pracy, niewyspany, ale już bez pierdolenia. Jaki jest plan na dzisiaj? Voice crack, delikatny, sorry. Jaki jest plan? Nie ma planu, robimy, że tak powiem, wszystko, co wpadnie mi pod rękę. Czyli w tym wypadku, jako że jestem niedaleko, zdaje się, questa z bronią magiczną, jakąś tam dla Rafi, pójdziemy po magiczny łuk od razu. I muszę powiedzieć parę rzeczy odnośnie technikaliów, bo miałem 64 giga RAMu. To jest w ogóle popierdolone, prawda? Bo ja mam tam jakiegoś tam RTX-a 3090, pierdoły, jakieś 24-wątkowe procesory, a 16 giga RAMu. Dlaczego 16 giga, a nie na przykład 58? Ponieważ do gamingu, do nagrywania i streamowania jednocześnie. Trzy rzeczy naraz. Grasz, streamujesz, nagrywasz i nadal ci wystarczy 16 giga RAMu. Ja mam na karcie 24 giga VRAMu, a zwykłego w komputerze 16. Bo aktualnie do gamingu to jest zupełnie wystarczające. O ile się orientuję gamingowo, DDR5 nie ma zestawów po 16 giga, minimalnie 32, ale no to już mówimy o DDR5-kach tych takich stacjonarnych, bo te laptopowe prawdopodobnie dalej w konfiguracji 16 giga występują. A dlaczego to mówię? Nie wiem. Coś mi tak na techniczną stronę znowu naszło. Na przemyślenia. Czyli DDR5 16 giga już raczej nie uświadczycie. A... O kurde. A co do goticzka... To panowie... Napierdalajmy się tam, a nie jakieś... głupoty w głowie. LOL? Poszli go spożywać od razu? Im szybszy jesteś w gotiku, tym lepiej. Nie ma co się pierdzielić, tylko od razu walisz. Ten poszedł żreć go, nie? W trakcie walki się odwrócił. I zmiana agro. No ale to dobrze. O, przepraszam, bo dopiero teraz sobie uświadomiłem. Cholera, panowie, może jakoś być chujnia. Przepraszam za słownictwo. Znaczy w sumie nie przepraszam, no po prostu spieprzyłem akcję, no co mogę powiedzieć. Za co ja mam przepraszać? Za to, że jestem sobą? Że jestem fokiem totalnym przygłupem? Włączyłem nagrywanie, zdaje się, na jakości na streama, a nie na nagranie. Także będzie bit... Co tu się dzieje? Coś dzisiaj się pierdoli AI. Bo zauważcie, że te potwory mnie nie agrują, ja nawet muzyki walki nie mam. Co jest? Lecę od razu spożywać jeden drugiego. XD. No w każdym razie, tak jak mówiłem... A tu gobliny były? Niewybite? Niemożliwością. Normalnie to jest niemożliwe. Dźwięku nawet nie ma, ty. Pojebione. Muszę uważać, bo może być gobliński wojownik. Teraz w ogóle robię taką dietę. To nie można powiedzieć dieta, no styl odżywania, gdzie przez 48 godzin robię sobie post, czyli taki IF podwójny, ale na jakiej zasadzie to działa? Czyli przykładowo mamy tam na dany dzień próg kaloryczny. No powiedzmy 2500, prawda? A ja co robię? O kurde, ja mu nic nie robię. To te 2500 sobie mnożę, czyli w dany dzień im 5000, a później 48 godzin bez jedzenia XD. Nie wiem, no to takie założenie dosyć proste, nic skomplikowanego, prawda? Zjesz za dużo dzisiaj, to kolejne dwa dni robisz sobie pokutę i nie jesz.
powiedzmy. Tak, to czy to działa, stestujemy, bo ja aktualnie byłem parę dni bez redukcji, parę nawet tygodni. Zrobiłem mega docięcie, tak jak mówiłem, później była wariacja, teraz robiłem sobie taką regenerację, troszkę podlało, ale musiało, bo musiałem się zregenerować. Nieważne. Wracając do Gothica, idziemy po ten łuk. By the way, idę zaraz na siłownię, jest godzina 11, ja o pewnie pierwszej w nocy gdzieś tam pójdę. Może po 12. Idziemy po ten łuk Rafiego. A czekaj, bo ja gdzieś już źle pobiegłem. Nie w tę stronę. To można wykonać, może jeszcze jakiś questik się pojawi. W mieście chyba Hanę można uratować, zdaje się. Cholera, bo tu na dole jest, nie? O ja pierdolę. Dobrze, że na łeb nie poleciałem. Tutaj ogólnie są te cieniostwory, tylko że, jak już wcześniej mówiłem, oni mnie mogą zwanshotować. Zrobimy to profesjonalnie, czyli na skradanego. Nie wiem, czy agro nie zbiorę. To ogólnie zależy od tego, ile masz z ręki. Chyba. Skradamy się, jolo. Alexa grałem. Pobrałem Alexa. Tragiczny system walki. Znaczy kupiłem Alexa. Tragiczny system walki, ogólnie gierka taka XD, ale ogólnie Pirania i zawsze to mieli. Oni mają genialny world building, bo naprawdę zajebiście się biega, zwiedza. Ale ja to podejdę do tej gierki tak, że pierdolą mnie dialogi, bo tam dialogi to akurat są słabe. Odpaliłem gierkę, zwiedzę calutki świat, wyzbieram wszystkie itemki z mapy. I dopiero wtedy, jak już będę miał wyskillowaną postać, to zacznę gdzieś tam się... Nie pierdol, że tu łuku nie ma, tylko strzały. O nie. Jak już będzie wyskillowana postać, to się będę przemieszczać. Nazwijmy to ty. No, łuk jest w skrzynce. Fuck. A jak spróbuję otworzyć skrzynkę, to mnie zaatakuje frajer. Dobra, jo. Nie pierdol. No, obudził się. Frajermistrz. To co, używamy ognistego deszczu? No nie pierdol, że mnie gonicie. No co? Agro długie. Czekaj, ale ja zdejmę to agro. Zresetujmy im waypointy. Przy okazji... Ty, ja dopiero strzeliłem, że teraz ten ciepły kożuch to mnie regeneruje i HP i manę. X fucking D. Do południa. Nie wiem, czy nie następnego dnia przypadkiem. Aha, many nie regeneruje. Okej. Okay. Gwoli ścisłości. Regeneruje zdrowie. No i chyba ognisty deszcz. Chociaż wolałbym użyć czegoś, co jest słabsze. Grom. Nie wiem, czy załanshotuje cieniostwora. Będzie spory fail, jeśli nie zwanshotuję, panowie. Będzie totalna... jarłowość. Nie pierdol. Ja muszę to przeżyć. No i popatrz. No i trzeba ognistego deszczu użyć, niestety. A już myślałem. Ale jako, że ognisty deszcz... To trzeba się również przekraść, bo to musi być na jednym kaście wykonane. Bum, cyk, cyk. Dobra. Sejwik i próbujemy. Chciałem jeszcze jakieś tam newsy wam przytoczyć takie na szybko, bo ogólnie jeśli chodzi o gaming, z mojej perspektywy, wy już pewnie pierdolca dostajecie, jak ja zaczynam o Intelu i o AMD nawijać, ale jeśli chodzi o gaming z mojej strony, to mówię, ja teraz wróciłem do Apexa i napierdzielam w Apexa jak księciunio. Ogólnie słaby level, gdzieś tam na poziomie powiedzmy Golda gram aktualnie, może Platyny. Ale w LoL'a też wróciłem, no tak mi się dobrze gra w gierki, tylko paradoks, bo overtime'y wróciły w pracy i robię nadgodziny, nie? O, nie pierdol, że on się obudził. A czemu ja mam pytanko? Czemu ten cieniostwór numer 4 nie padł? Nie zabiło go na hita? Ech.
Nie kapuję. Dlaczego oni nie padają? Na hita. Chodź w ogień. Dobra, już tego to sobie zbiję przy ścianie. No i tak jak mówię, i strzelanki na pierdalanki, to jest gameplay, o który Jorwowi chodzi. Ty, bo to nie będzie takie proste, panowie. Chwilę to potrwa, dostałem bułę. Muszę tylko monitorować HP, bo jedna, druga buła i padam. A naprawdę jak się pieniostwór wkłuje w ten swój rytm... Ja pierdolę. To wyobraźcie sobie, że jeszcze parę punktów siły, bo ja już im odbieram coś tam, ale to chyba dosłownie po jeden. Parę punktów siły, ja już będę ich robił szybciutko, tylko pyk pyk. No wiadomo, parę punktów siły plus lepsza broń. Ale zdecydowanie bronie jednoręczne na taki returning, gdzie potwory są mega mocne, no lepiej działają. Bo jest... Co? To tutaj ten łuk nie był? Pierdolisz. To fail. Zmarnowałem nie tylko zwój, ale również czas i... chęci chyba. No nie gadaj, że to tu nie było. XD. Panowie, no przepraszam, co mogę powiedzieć? Przepraszam bardzo gorąco. To nie tak miało wyglądać. Premia do siły. To co robimy? Czy to był taki krótki odcinek, na to wychodziło? Nie. Słuchajcie, widzimy się w Korinis. Teraz wartałoby zainteresować się, o co chodzi w tym queście z Heną. Bo mnie to roz... To ty wrobiłeś Hanę. Co? I to tyle? XD i... O co chodzi? Czy ja mam teraz pójść do Lorda André? Czy tutaj na tar... Hakon wcześniej chyba coś wiedział? Tas, nie wiedział. To panowie jest... biednie, bo nie wiem co dalej. Poka. Poka. Ajajaj. Pokaż mi swoje... owary. Zdaje się, że Joe tam w karczmie u... Kurde, nawet nie pamiętam. No w każdym razie ten z portu będzie kojarzył coś. Byłem w górni. To zainteresuje Lorda Hagrida. Lepiej idź prosto. Bro, ale widziałem smoki? Jak wszystko... Chcę ode... Byłem w górniczej dolinie, widziałem smoki. Co to w ogóle irrelevant gówno? Przecież ja nie mam listu nawet potwierdzającego na smoki. Ale twórcy Gothica przewidzieli to, że ktoś po wejściu zaraz wróci, zanim wykona wszystkie questy. Więc to jest taki dialog chyba właśnie upewniający się, że ktoś był na tyle sprytny, że po prostu backtracking zrobił w trakcie wykonywania questa. O. Joe chyba ma jakieś informacje, nie? Wszystko. Gdzie? Nie mogę się zajmować wszystkim. Ba! O co tu chodzi? Ej! Prezent dla Henny. I tak tego nie zmieni. Pierścień? Sam by na to nie wpadł. To tylko gada. Nie, to chyba Koragon będzie miał jakieś informacje. No to nie wiem, panowie, totalnie jestem w rozsypce. Może dlatego, że późna godzina, a może dlatego, że to jest... jakby to wam powiedzieć, popierdolony quest z returninga, który nic nie tłumaczy, a bardzo dużo wymaga. To też wychodzi na to, że jestem totalnym kmiotem. Moe. Czy w sumie ja wiem, że jestem kmiotem, ale to nie dlatego, że... To jakaś zasada. Tylko dlatego, że tak jak mówię, bądź mądry i zrozum, o co chodzi w returningu. Tak z dupy. No bądź gościu inteligentny na tyle, żeby to... To nawet nie musisz być... O! Pa! I teraz... To.
odebrał człowiekowi. Dobra, dawaj pierścień. Mamy pierścień udowadniający coś. Rozumiecie, to na zasadzie te questy są robione. Chodzisz, szukasz, pytasz wszystkich NPC-ów, zbierasz informacje. A może gdzieś akurat się uda, tylko ba, zbierasz informacje, gdybyś je miał. A tu nie ma informacji, bo nie ma questów, w sensie dialogów questowych. Także jest popierdolone to. Niestety. Ale w końcu trafisz na NPC-a, który ma tę opcję dialogową i okazuje się, że to porusza skrypt dalej, bo tu questy są typowo script-driven, czyli do momentu jak nie porozmawiasz, czyli nie klikniesz Entera na odpowiedniej linii dialogowej, no to niestety nie ruszysz questa dalej, no to pojebane. Totalnie. A czy wiadomo, to jest dosyć prosty game design, czy tam jakiś quest design, czy jak to się nazywa, ale... Tak Gothic ma, no, skrypty po prostu. Nawet nie wiem, czy to skryptem można nazwać, no tak wyglądają questy. Przychodzisz i kontynuujesz dialogiem quest. Mam dowody przeciwko Gasparowi. No i już, i Gaspar teraz będzie przeteleportowany w więzieniu. Hanna przeteleportuje się do karczmy z więzienia. Tak jak mówię, skrypcik, no i teraz możemy pójść do Jarkendaru odebrać nagrodę. O, proszę bardzo, ona daje nam expo i golda, tutaj dostajemy naszyjnik, który dała nam Abigail, zdaje się? Kto tu? Tylko... Teraz można ją jeszcze okraść? O, no i tyle. Na dzisiaj chyba, panowie, to będzie tyle. Wykonaliśmy wątek, który był totalnie useless. 25 punktów nauki. Co ciekawe, mogę zakończyć to takim skwitowaniem, że uczcie się, bo punkty nauki w życiu są bardzo potrzebne. Możecie je spożytkować na przydatne umiejętności. Gothic uczy i bawi, bo Gothic to jest gra, która w dzieciństwie więcej mnie nauczyła niż szkoła. Także trzymajcie się gorąco i chodzić proszę do szkoły.